co jest w tej telewizji, ale bez sensu. Ej, włączcie mi kreskówki, kreskówki, Julian. Kreskówki, to jest jakiś kit tutaj dzisiaj. Bez sensu. Nie, zostawcie to, to jest mój ulubiony zespół. Nie, Hanna, ja bym tak bardzo chciała oglądać kreskówki. Nie ma kreskówek, Emma, zostaw. Przestańcie, słuchajcie, nie chcemy żadnych kreskówek. My chcemy kreskówek, ale my chcemy. Ej, to jest nie fair. Ja w takim razie stąd idę, jeśli nie mogę oglądać mojego zespołu. No Jezu, ty ciągle to oglądasz, ciągle w kółko to samo. Hanna, no my też chcielibyśmy pooglądać. Ja nawet chcę oglądać kreskówki z Emą. Kartunka, tak, tak, kreskówki. Tak. O matko, Emma, Julian, jesteście tacy nie fair. Idę stąd, idę na górę pobawić się moimi zabawkami i posiedzieć przy laptopie właściwie nawet. Na razie, cześć. O matko, z tymi dzieciakami po prostu cały czas jest jakiś problem. Jej, dobrze, Hanna sobie poszła, oglądamy kreskówki? Emma, ja mam, słuchaj, mam super, super, super pomysł. Jaki? Oglądamy kreskówki? Nie, Emma, słuchaj, możemy coś porobić fajnego, mam coś znacznie lepszego, tu jest telefon, zróbmy może jakiś żart komuś, zadzwońmy do kogoś. No to może do mamy. Chcemy zadzwonić do mamy? Nie, do mamy to bez sensu. Emma, zrobimy jakiś żart. Co ty na to? Nie wiem, ale do kogo? Ja nie znam żadnych numerów. Ale ja wiem. Gdzieś tutaj była książka z telefonami do różnych znajomych rodziców. To może jej poszukam i znajdziemy coś fajnego, wykręcimy numer i zrobimy komuś żart. Co ty na to? Dobra, dobra, Julian, szukaj w takim razie. Jest! Jest tutaj książka. Mam nadzieję, że znajdziemy jakiś numer i wykręcimy jakiś super numer komuś. Ale zaraz zobaczysz, będzie super fajnie. No dobra, ale uważaj, ty mówisz. No ja mówię, Emma, słuchaj, zamówimy komuś pizzę. Pizzę komu? Zamówimy, cicho, Emma, cicho. Halo? Dzień dobry, tutaj Regina Nowak. Chciałabym zamówić 7 wielkich pizz na dzisiaj. Chcą Państwo 7 dużych, ogromnych pizz dzisiaj? Na co? Dlaczego? Macie imprezę? Tak, tak, mamy imprezę. Jest dużo dzieciaków, także chcielibyśmy 7 dużych pizz. No dobrze, czyli na ulicę Państwo Nowak, ulica Długa, 7A, tak? Tak, tak, 7A, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Za godzinę będą. Dziękuję. O nie, zamówiłem 7 wielkich pizz do Nowaków. Ale zwała. Ale śmieszne, Julian, ale fajnie. I co teraz? Słyszałaś, jak udawałem głos Reginy Nowak? Boli mnie brzuch. No dobra, no to pan powiedział, że godzinę musimy czekać. Godzinę? Co robimy w tym czasie w takim razie? Chodź, może pójdziemy zobaczyć przez okno, czy już przyjechali. Ale jeszcze godzina. Wiem, ale zaraz zobaczymy. Może minie ta godzina. Zaraz powinno już powinien być czas. A może do tego czasu możemy pooglądać kreskówki. Dobra. Bardzo chętnie pooglądam kreskówki do tego czasu. Cała godzina z kreskówkami, ale super! Nie ma nic w tej telewizji ciekawego. Cały czas to muzyka, jakieś dziwne zespoły. To już ostatnia z 7 pizz, które dzisiaj zamówiono. Bardzo dziwnie brzmiała pani Regina. Wydaje mi się, że to musiało... Po prostu mam jej numer zapisany. To musiały być dzieciaki z rodziny Wróblewskiej. Będą najbardziej zadowolone na świecie. Jest wszystko. Szynka, sery. Ale będzie zabawa, jak przyjadą z tymi pizzami. Idź zobaczyć, Emma. Już idę zobaczyć w takim razie. Ej, tam jest jest samochód z pizzami. Tak, niesie. On idzie i niesie te 7 pizz, o matko, ale on nie idzie do Państwa Nowaków. Julian, on idzie do nas.
Co? No jak, Ema, nie może iść do nas, przecież podałem adres Nowaków. Ale on idzie do nas, naprawdę, już zbliża się do naszych drzwi. O nie, co my teraz zrobimy? Ale przecież ja powiedziałam, że do Nowaków 7A, nie 7B. My mieszkamy pod 7B. O nie. O nie, ukryjmy się albo szybko. Co powiemy, co powiemy? Kto dzwoni? Przecież ani mamy, ani taty nie ma. Ja nie mam kluczy, żeby wyjść. Dzień dobry. Dzień dobry, przywiozłem 7 pizz, które były zamówione, dzieciaki. Macie imprezę, słyszałem. Nie, to musiał być Julian. Proszę poczekać. Julian, gdzie jesteś? Przyjechało mnóstwo pizz. Ja nie mam ani kasy, nie mamy pieniędzy, przecież rodziców nie ma. O nie, ma, co robimy? Uciekamy? Julian! O nie, Emma, co robimy? To chyba zeżre wszystkie moje, całe moje kieszonkowe do końca życia. Będę musiał pewnie zapłacić za te wszystkie pizze. O nie, Emma. Ale możemy przecież zjeść te wszystkie pizze, ja je uwielbiam.